Witam na Agile Warsaw numer 126. Tak. Numer 126. Moje pierwsze pytanie do Was jest, kto jest pierwszy raz dzisiaj? O, witamy nowych. Cieszę się, że udało się Was ściągnąć. Mam nadzieję, że będziecie przychodzić jak najczęściej. Dzisiaj opowiem Wam trochę o uczeniu się, tak jak spróbujemy odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Tak? Co warto umieć, jak się tego nauczyć? Motywacja jest taka, że trochę opowiem o tym, jakby takim formalizmie, do jak myśleć w ogóle o rozwoju, który być może długofalowo może doprowadzić do lepszych wyników. I podam Wam trochę takich strategii, które dla mnie były najbardziej przydatne w obu tych obszarach. To znaczy, jak wybierać to, czego warto się nauczyć i jak się tego nauczyć. Na początku kilka słów o tym, kim ja jestem i właściwie dlaczego Wam w ogóle opowiadam na takie tematy. W 2011, czyli już bardzo wiele lat temu, założyłem taką firmę Fluid Circle, która się zajmowała właśnie szkoleniami i coachingiem agile'owym, więc jakby od jakości jakby i mojej nauki, co ja umiem się nauczyć i też jak umiem nauczyć innych tych dziedzin, no zależało moje jakby całe utrzymanie, więc się to... Tutaj się głównie eksplorowałem te metody nauki uczenia i wiedzy. Teraz w ramach tej firmy Fluid Circle zauważyłem pewien brak w takim domyślnym kanonie wiedzy agile'owej i ten brak to jest szeroko rozumiany obszar umiejętności interpersonalnych, takiej psychologii stosowanej. Żeby zapełnić tą dziurę, założyłem taki inny meetup, który się nazywa People Skills for Geeks. Też to głównie organizowałem właśnie taki meetup. A teraz jestem menadżerem / coachem w takiej firmie Nine Lives Data, gdzie też jednym z moich głównych zainteresowań to jest program rozwojowy, program wspierania rozwoju. Także też te przemyślenia, którymi się z Wami podzielę, to są do pewnego stopnia przetestowane w tej firmie, a do pewnego stopnia są efektami przemyśleń i obserwacji pewnych procesów w tych rzeczach, o których wspomniałem. Dla ustalenia uwagi pytanie jest, jaki problem w ogóle chcemy rozwiązać? No więc problem, który próbuję rozwiązać tą prezentacją, to jest taki, że dużo marnujemy, że każdy z nas jakby dużo marnuje czasu, że moje takie silne przekonanie od jeszcze z wcześniejszych etapów kariery, niż wyliczyłem przed chwilą, jest takie, że ludzie ogólnie nie wykorzystują swojego potencjału, że w każdej sytuacji da się różne rzeczy robić lepiej i osiągnąć lepsze wyniki dla siebie, dla swoich najbliższych, dla swoich współpracowników, dla swoich klientów i tak dalej. I są jakby różne takie systematyczne powody, dlaczego tak się dzieje. Jeden taki powód to jest taki, że dużo uczymy się takich kompetencji, które tak naprawdę nie są za bardzo przydatne. Tak? No, ograny temat, w szkołach uczymy się, a to biologii, a to historii, które oczywiście wszystkie te obszary są warto znać, nie uważam, że dobre byłoby zupełnie pominąć te obszary, natomiast jak się uczymy przez ileś lat szkoły, to wiele z godzin, które poświęcamy na naukę, no może ten konkretny dobór tematów nie jest optymalny, więc dużo się uczymy nieprzydatnych kompetencji. Drugi problem to jest taki, że mimo, że dużo czasu spędzamy, na przykład właśnie całe dzieciństwo w różnych formach i młody wiek w różnych formach edukacji, to mimo to wiele krytycznych kompetencji, takich, które rzeczywiście dają dobre efekty w życiu, jest zupełnie pomijanych. Począwszy właśnie od wspomnianych umiejętności interpersonalnych, umiejętności jakby takiego podstawowego dbania o siebie, tak jakby trochę się uczymy, że fajnie powinien być WF i że trzeba trochę ćwiczyć, się ruszać, może żeby trochę się dobrze odżywiać, ale już na przykład takich psychologicznej samoopieki już nie za bardzo się uczymy. Tak? Mało jest też wiedzy na temat tego, jak układać sobie relacje z innymi. To są tak kompetencje, które są pomijane i w związku z tym nawet dorastając, nawet wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie rzeczy są możliwe na świecie. To jest też problem. A trzeci problem to jest taki, że nawet jeżeli dobrze dobierzemy, postawimy sobie cele rozwojowe, dobrze zidentyfikujemy to, co chcemy się nauczyć, to też mnóstwo czasu marnujemy na nieefektywne metody nauki. Tak? Także to jest te aspekty, tutaj chciałbym pomyśleć. Także tam było trochę o problemie, no to takim moim marzeniem to jest tak jak w Matrixie. Nawiasem mówiąc, już trochę lat minęło. Kto oglądał Matrixa?
No większość, ale nie wszyscy chyba. Kto nie oglądał Matrixa? Okej, jedna osoba, no dobra. W Matrixie podłączamy kabelek do głowy, mówimy załaduj kung fu i I know kung fu. I do pewnego stopnia moim takim marzeniem jest, żeby każdy miał łatwy dostęp do tych kompetencji, których potrzebuje, które są rzeczywiście najbardziej przydatne. I teraz są takie jakby trzy poziomy aspiracji, jeżeli chodzi o ten cel. Jeden to jest taki, żeby po prostu bardziej świadomie podchodzić do kształtowania własnych kompetencji. I to jest jakby poziom tej prezentacji. Także chcę, żebyście po wyjściu z tej prezentacji mieli kilka nowych narzędzi, nowych punktów widzenia, jak lepiej pokierować swoją nauką po to, żeby mieć po prostu większą jakość życia długofalowo. Natomiast mam też taką przekonanie, że jest coś więcej, natomiast w tej chwili jeszcze tych drugi, trzeci poziom jeszcze nie jestem w stanie zaatakować, ale ta prezentacja też jest do pewnego stopnia kroczkiem w kierunku tego, że jak rzeczywiście tak lepiej uchwycimy te kompetencje, które chcemy zdobyć, lepiej uchwycimy metody naukowe, które stosujemy, to potem możemy zbierać dane na ten temat, a jak zbieramy dane, to możemy wyciągać bezpośrednio wnioski na podstawie jakichś, nazwijmy to, prostych metod statystycznych i to już może nam dać jakieś lepsze efekty, a w szczególności długofalowo możemy podłączyć te dane do jakichś bardziej zaawansowanych algorytmów z dziedziny sztucznej inteligencji i z tego jakieś dobre wyniki wyciągnąć. Stąd być może troszeczkę nadmierny formalizm, jeżeli chodzi o taką bieżącą naukę, ale właśnie tłumaczę to tym, że właśnie z chęcią zbudowania takiej podwalin pod te następne kroki. No dobrze, to pierwsze pytanie, co warto umieć? I to, w co chciałbym opakować tą część, to jest taka, żeby każdy z was mógł sobie sformułować takie swoje kwartalne cele rozwojowe, tak, żeby umieć zidentyfikować, żeby w ogóle zadać sobie ten trud, żeby spróbować zidentyfikować konkretnie, czego nie umiem teraz, co bym chciał umieć za 3 miesiące i przede wszystkim, co mi to da, tak, że czasem można sobie dać jakieś, czysto dla rozrywki się nauczyć jakichś rzeczy, ale im silniejszą będziemy mieli motywację, im silniejszy będziemy mieli powód, dlaczego warto czegoś się nauczyć, no tym większa szansa, że to rzeczywiście się zdarzy. Więc chciałbym, żebyście umieli zidentyfikować, co chcecie się nauczyć i zadali sobie ten trud. Dwa, żebyście znaleźli powód, dlaczego chcecie się tego nauczyć i żeby ten powód był odpowiednio silny. I dwa następne kroki, żeby właśnie bardzo precyzyjnie określić coś, co nazywam obserwowalnymi kryteriami kompetencji, czyli to jest analog kryteriów akceptacji do historyjek użytkownika. Kto używa historyjek użytkownika z kryteriami akceptacji w pracy? No właśnie, no to jest nawiązanie do tego. I czwarty krok, jak dobrać metody, jak się tego nauczę i potem w drugiej części też zaproponowałem kilka strategii, jak do tego podejść. No właśnie, więc jak formujecie sobie takie cele, to warto się zastanowić i też co z tego wyniknie. Kto wie, z czego to jest screen? Tak, to jest Scrooge, czyli opowieść wigilijna, gdzie Scrooge ma pewne swoje ustabilizowane podejście do życia, ale przychodzą duchy i pokazują mu, jak może wyglądać jego życie, jeżeli się nie zmieni, jak mogłoby wyglądać jego życie, jeżeli się zmieni. To jest też taki wzorzec, który można sobie przepracować w swojej głowie, zastanowić się, tak? Co mi da, jeżeli coś nauczę się tego, czego chcę się nauczyć, tak? Ale w szczególności pozytywna motywa to jest jakby takie oczywiste. No tak, co mi to da? Natomiast też warto wiedzieć, że negatywne emocje są często silniejsze niż pozytywne i czasem lepszą motywację można wygenerować w sobie i innych, podkreślając to, jakby co stracimy, tak? Jakby ludzie są dużo bardziej, obawiają się straty 10 zł niż cieszą się z zyskania 10 zł. Więc czasem warto sobie powiedzieć nie tylko po co mi to, ale też bo jak nie, to co? Tak? Co stracę, co złego się zdarzy. No dobrze, to jest ten. Następną takim narzędziem, sposobem myślenia, który chciałem wam zaprezentować w obszarze doboru tego, co warto wiedzieć, to jest dżdżownica. Dżdżownica polega na tym, spostrzeżenie polega na tym, że nasze wyniki w życiu nie zależą tylko od naszego maksymalnego poziomu wiedzy.
zależą też od konkretnego zachowania w konkretnych jakichś kluczowych sytuacjach, tak? Na przykład jeżeli mówimy o umiejętnościach na przykład negocjacji, to nie chodzi tylko o to, na jakiej wyżyny jesteśmy w stanie się jednorazowo wznieść, tylko w zasadzie w każdej rozmowie, gdzie jest element negocjacji, jest jakaś zmienna, która mówi, jak dobrze się zachowamy, jak skutecznie zadziałamy i w związku z tym, jakie wyniki dostaniemy. I z akumulacji tych wielu momentów, gdzie nasze umiejętności są testowane, no, pojawiają się skumulowane wyniki. I teraz jeden systematyczny błąd, który ludzie często popełniają, który ja też popełniałem, ucząc się, szczególnie w początkach mojej kariery, to jest to, że koncentrowałem się na tym maksimum wiedzy, żeby poszerzać wiedzę, żeby uczyć się nowych rzeczy, o których jeszcze nie słyszałem. Też jest taki w internecie, na konferencjach, na meetupach, na różnych rzeczach jest taki nacisk, żeby coś nowego powiedzieć, tak? I że ktoś opowiada, no ale przecież on nie mówi nic nowego. Ja uważam, że to jest... Nie trzeba mówić nic nowego, ponieważ większość efektów wypracowuje się właśnie w tym typowym zachowaniu. A w szczególności dużo strat się ponosi, popełniając błędy. Także robiąc rzeczy, które w zasadzie wiemy intelektualnie, że nie powinniśmy zrobić, jak moglibyśmy to lepiej rozegrać, ale z różnych powodów i tak to popełniamy. I czasem dużo lepsze sumaryczne efekty można odnieść, obcinając błędy, które doskonale rozumiemy tę sytuację i wiemy, jak się powinniśmy zachować. I czasem na tym możemy, koncentrując się na tym, możemy osiągnąć lepszy efekt, niż próbując tutaj naszą maksymalną wiedzę popchnąć do przodu. Więc jak będziecie formułować swoje cele kwartalne, to zachęcam Was, żeby popatrzeć w jakich obszarach rzeczywiście macie powtarzalność, czyli na przykład w pracy, nie wiem, jak ktoś jest programistą, no to jakieś obszary programowania typowe, jak ktoś na przykład, nie wiem, ma codziennie interakcje ze swoją rodziną, no to jakieś aspekty interakcji z rodziną. Zastanowić się nie tylko, jakie właśnie tutaj nowe techniki wysublimowane można by zastosować, tylko jakie jest typowe zachowanie i podnosić stopniowo standard tego typowego zachowania i w szczególności eliminować najgorsze błędy, które mogą czasem jeden mały błąd może zaprzepaścić na przykład w rozmowie, w szczególności w jakiejś kłótni, można coś powiedzieć i można zaprzepaścić miesiące budowania zaufania jednym zdaniem, tak? I w związku z tym eliminowanie tych najgorszych błędów, więc to jest jedna rzecz, którą chciałem Wam zareklamować. Druga rzecz, którą chciałem Wam zareklamować w tym obszarze, to jest Adult Learning Model, model uczenia się dorosłych, który zauważa, że są cztery obszary, jak rozważamy jakąś konkretną kompetencję, to są cztery obszary. Tak? Najpierw jest nieświadoma niekompetencja, w sensie, że zwykle jak mówimy o rozwoju, to mamy na myśli przejście od świadomej niekompetencji, że mamy zidentyfikowaną jakąś kompetencję, chcemy ją pozyskać, no to co robimy, żeby umieć to zrobić? Ale są też jeszcze dwie inne domeny. Jedna to jest taka, że jest nieświadoma niekompetencja. W sensie na świecie jest bardzo wiele obszarów, których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że istnieją i w związku z tym nie jest tak, że wiemy, że nie umiemy. Tak? Jesteśmy inżynierem, wiemy, że programujemy jakoś tam, mamy dużo świadomej kompetencji w programowaniu, mamy trochę nieświadomej kompetencji, że już niektóre rzeczy robimy z automatu i nawet ciężko by nam było wytłumaczyć jakiemuś początkującemu, co my właściwie tutaj robimy, ale wychodzi dobrze, to jest jakiś obszar nieświadomej kompetencji. Ale jest też jeszcze większy obszar nieświadomej niekompetencji, na przykład jesteśmy programistą i w związku z tym w ogóle na przykład nie przyglądamy się właśnie tym obszarom interpersonalnym, bo to nie jest moja dziedzina. A okazuje się, że to też ma duży wpływ na nasz na przykład sukces zawodowy. Więc tutaj wskazówka polega na tym, żeby w tym obszarze nieświadomej niekompetencji też aktywnie szukać tych obszarów. Tak, i też w drugiej części opowiem trochę, jakie strategie mogą systematycznie pomóc identyfikować takie obszary. Tak? Bo tak samo tutaj, te najgorsze błędy, no to często są takie, że wiemy, co powinniśmy zrobić, a i tak robimy źle. Ale są też takie rzeczy, które na przykład robimy i dają nam negatywne efekty, ale w ogóle nie rozumiemy tego obszaru i nie wiemy, że robimy coś, co mocno ogranicza nasz sukces. Więc ta nieświadoma niekompetencja. No dobra. Jak myślimy o tych naszych celach kwartalnych, to są dwa takie obszary. I teraz mam odrębną rekomendację dla głównego obszaru Waszego zainteresowania. Dla każdego może to być inny obszar. I odrębną rekomendację dla różnych innych obszarów wspierających. W głównym obszarze trzeba się
też może nie w ciemno, ale w zasadzie uczyć najwięcej jak się da, tak? Po prostu wchłaniać wszystko, zastanawiać się, analizować potencjalnie wszystkie obszary, które mogą mieć wpłynąć na wynik. Nie warto się tutaj nadmiernie ograniczać. Natomiast w obszarach wspierających warto stosować agresywne priorytetyzowanie. Także zasada Pareto, 20% umiejętności, które daje 80% wyników. Często bardzo podstawowe rzeczy już dają dużo korzyści, a potem korzyści się wypłaszczają. Oczywiście dalej można optymalizować, jeżeli ktoś się w czymś specjalizuje, ale dla osób w innych obszarach to może wystarczy ten fundament. Natomiast to jest też częsty argument w praktyce, który się spotykam, że ja jestem programistą, jak się chcę rozwijać jako programista, nie chcę wnikać w te aspekty psychologiczne. No mówię, okej, nikt nie oczekuje, że programista będzie poświęcał bardzo dużo czasu na zgłębianie tych obszarów, ale uważam, że każdy powinien po prostu o pewnego fundamentu się nauczyć, bo dlaczego nie? No bo inaczej w pewien systematyczny sposób sam się ogranicza, więc tutaj mocna priorytetyzacja byłaby wartościowa. No i w szczególności tutaj troszeczkę wyciągając sumę wniosków z tego mojego meetupu People Skills for Geeks, to są trzy takie kompetencje, które uważam, że jest bardzo duży zwrot z inwestycji, że w zasadzie każdemu się opłaci przynajmniej podstawy tych obszarów zgłębić. To nie jest prezentacja na ten temat, więc tylko ją zarysuję. Trochę jeden z nich bardziej szczegółowo rozpiszemy, żeby właśnie tą metodę precyzowania kompetencji przećwiczyć. Natomiast to jest tylko pobieżnie wspominając. Pierwsza kompetencja to jest rozpoznawanie emocji w sobie i innych. Tak? Jest wiele osób, które, ja też kiedyś powiedzmy, że mniejszą uwagę poświęcałem na to. No i też z wieloma osobami pracuję, którzy mają takie właśnie ultraracjonalne podejście, że właśnie emocje, że tutaj fakty, realia, twierdzenia, nauka i tak dalej. I te emocje są dla nich jakby czymś takim nieprecyzyjnym, nieczystym, niegodnym zajmowania się nimi. I to jest, moim zdaniem, to jest błąd po prostu, że nawet jak ktoś ma ultraracjonalne podejście, ja też raczej przez wielu jestem uważany, że mam ultraracjonalne podejście, ale moja odpowiedź jest taka, że każda teoria, która nie uwzględnia emocji, a dotyczy skądinąd zachowania ludzkiego, to jest w najlepszym razie niekompletna. A po prostu nie da się zbudować dobrej teorii, na przykład przewidywania zachowań, nie biorąc pod uwagę emocji. Więc to jest na pewno ważne, żeby rozpoznawać w sobie te emocje, zauważać, jak szczególnie jak ktoś ma taki mindset, że ja to jestem racjonalna osoba, to właśnie nawet nie zauważa, jak bardzo jego emocje nim pomiatają, tak? I jak bardzo wpływają na jego zachowanie. I być może troszeczkę zidentyfikowanie tego obszaru też może pomóc znacznie zwiększyć skuteczność swojego zachowania. Tak? Druga rzecz to jest takie debugowanie swoich przekonań. Tak, wiele osób ma, znaczy każdy z nas jakby w zasadzie, każdy non-stop się okłamuje. Tak, wszystkie pojęcia, którymi się posługujemy, z konieczności są pewnymi uproszczeniami, pewnymi generalizacjami, które w niektórych sytuacjach działają bardzo dobrze, ale jakby przywiązywanie nadmiernej wagi do nich to często prowadzi do systematycznych błędów. I posiadanie przekonań, które są bardziej odległe od rzeczywistości, nazwijmy to, bo jakby moja teza jest taka, że wszystkie są, znaczy żadne poglądy nie są dokładnym modelem rzeczywistości, ale niektóre są bliżej, a niektóre dalej, więc umiejętność pracy z tymi przekonaniami, analizowania ich, czy one są prawdziwe, czy być może przeciwna opinia jest równie prawdziwa, albo ten to jest wartościowa umiejętność. I trzecia umiejętność to słuchanie po prostu, tak, czyli jak to mówi znane przysłowie, po to Bóg dał dwoje uszu i jedne usta, żeby dwa razy więcej słuchać niż mówić. To jest też trudna umiejętność. Nie będę, to jest jak zupełnie odrębna prezentacja, więc nie będę teraz wnikał, ale te trzy w każdym razie chciałem wam zareklamować jako takie a propos zasady Pareto. Jak jesteście takimi osobami, które nie interesują się umiejętnościami interpersonalnymi, psychologią i takimi miękkimi rzeczami, to przynajmniej te rzeczy mocno rekomenduję, żeby zaeksplorować. No dobra, to weźmy jedną z tych kompetencji na warsztat i spróbujmy troszeczkę bardziej przeanalizować. Czyli, rozpoznawanie emocji w sobie innych, no ale skąd wiem, czy posiadam tą kompetencję, czy nie?
proponuję tutaj takie trzy właśnie obserwowane kryteria kompetencji. Jakby trochę mówimy o tym, natomiast jakby w głowie chcę, żebyście widzieli, że jeżeli wy rozważacie jakąś kompetencję dla siebie, którą chcielibyście pozyskać w dowolnym obszarze, to sugeruję wam, żeby sobie zdefiniować takie. No to znaczy, jak dokładnie będzie wyglądało, jeżeli posiądę tą kompetencję. Jedno takie kryterium, że gdy czuję silną emocję, to umiem ją nazwać, tak? Że coś się zdarzy, nie wiem, ktoś coś powie, albo zobaczę coś w telewizji, albo przeczytam jakąś wiadomość na gazeta.pl, albo w polityce.pl, albo w innym takim serwisie. Czuję jakieś silne emocje i umiejętność zidentyfikowania, że o, coś takiego się dzieje. Zaobserwowanie tej emocji, zauważenie na przykład, jak reaguję na tą emocję, czy mam jakieś nawyki, które są od razu odpalane przez ten bodziec. To jest jedno takie konkretne kryterium, które można zaobserwować. Tak? Dzieje się to, albo umiem zaobserwować i nazwać emocje, albo nie. I to można systematycznie trenować. Tak? Zaraz do tego też przejdziemy. Tak, druga rzecz to jest, że odróżnianie emocji od interpretacji i przekonań. Tak? Jedna rzecz to jest na przykład, nie można, takie sformułowanie, czuję się oszukany na przykład. Nie można czuć się oszukanym. Oszukany to nie jest emocja. Tak? To jest pewna interpretacja, to jest pewne przekonanie na temat rzeczywistości, ale też jeżeli na przykład mówimy, czuję się oszukany, to oszukujemy sami siebie w pewnym sensie. Także, nadajemy tej percepcji, tej interpretacji za dużo wagi, tak? bo ogólnie jak mówię czuję coś, no to jest taki domysł, że no mam prawo czuć, tak? To co czuję. A jak właśnie wrzucę pewne niewłaściwe przekonania, no to sam sobie krzywdę robię. Także to jest jakiś tam drugi przykładowy kryterium kompetencji. A trzeci obszar, no to jest, że te pierwsze dwa to były raczej w sobie. Na trzecie, no to jest też zauważam innych, tak? Na przykład powiedziałem, zaproponowałem coś, no powiedzmy, że pracujemy gdzieś w firmie i mamy jakiś swój pogląd, nie? Że powinniśmy więcej testów automatycznych pisać. Powiedzmy, że jest jakieś spotkanie i ktoś tam mówi, a może to po prostu zakodujemy, bo to nie wiadomo jak to będzie, może nie piszmy testów. No to ty już zauważasz na przykład wzrost jakby swoich emocji, nie wiem, strachu na przykład, że o Boże, nie będziemy pisać testów i potem będziemy mieli mnóstwo problemów. To już zauważyliśmy emocje w sobie i na przykład powiemy, nie, musimy pisać testy automatyczne. I na przykład ktoś powie, że nie wiem, warto umieć zaobserwować, jak to wpływa na innych, tak? Żeby jaką ma ktoś reakcję na temat tego, o, znowu się mądrzy na przykład, tak? Rozpoznawanie tych emocji w innych to też jest ważna kompetencja. Jedna mała dygresja, że jest taki projekt w Google, się nazywał projekt Arystoteles, który badał cechy skutecznych zespołów. I jednym z tych rzeczy, które w sposób systematyczny wyszły z tego badania takiego, nazwijmy to etnograficznego w Google, było to, że lepiej działają te zespoły, które mają wysoki poziom takiego poczucia bezpieczeństwa w zespole. A jednym z rzeczy, które sprzyjały tworzeniu tego poczucia bezpieczeństwa, to jest taki, że ludzie nawzajem właśnie mieli tą umiejętność, że umieli zauważać, jakie emocje mają inni z powodów jakby interakcji w firmie albo być może niezwiązanych, nie wiem, ktoś ma problem zdrowotny w rodzinie albo cokolwiek. Umiejętność rozpoznawania tych stanów emocjonalnych w innych członkach zespołu no, była jednym z głównych motorów skuteczności w Google zespołów. Także, no dobra, czyli mamy taką kompetencję, możemy ją sobie przeanalizować, rozpisać takie kryteria i to, co chciałem wam zarekomendować, to żeby właśnie tak szukać takich precyzyjnych sformułowań, takich rzeczy, które można zaobserwować, że albo się zdarzyło, albo się nie zdarzyło, no bo inaczej, okej, rozpoznawanie emocji w sobie innych, ale co to właściwie znaczy? No to właśnie te trzy rzeczy. I to jest taki, też pozwala, tak samo jak kryteria akceptacji do historyjek, pozwala w bardzo zwięzły sposób zakomunikować też innym, o czym mówimy. Tak? I to jest też sposób jakby podchodzenia do systemu, do różnych obszarów, na przykład nie, piszemy jakiś artykuł, gdzie chcemy opisać jakąś umiejętność, którą my pozyskiwaliśmy, to jeżeli w ten sposób to ujmiemy, to też jest większa szansa, że ktoś łatwiej zrozumie i jakby to, dowie się o pewnych rzeczy, na przykład, żeby zakopać tą dziurę tej nieświadomej niekompetencji. Tak? Jeżeli będziemy tak bardzo precyzyjnie określać, co mamy na myśli, mówiąc o różnych kompetencjach, no to możemy, ktoś może jakby w ogóle mógł nie myśleć o tym w ten sposób, a dzięki temu może to zrozumieć lepiej. No dobra, to mieliśmy kryteria
kryteria, co to właściwie znaczy kompetencja, jak zdefiniować taką kompetencję, no to teraz przejdźmy to, jak się do tego nauczyć. I tutaj też posiłkując się terminologią agile'ową, proponuję takie sformułowania jak learning story, albo learning epic, albo jeszcze learning journey, czyli ogólnie chcemy, learning story to jest takie działanie, które jest jakimś takim konkretną rzecz, którą, tak jak historyjka, tak, robimy powiedzmy w jednym sprincie przez tydzień albo dwa tygodnie i jest jakby gotowy wynik, tak, a learning journey to jest jakby cała taka learning epic, no to powiedzmy jakieś działania, które może trwać dłużej niż nie jest takie dobrze zamknięte jak historyjka, a learning journey to jest jakiś w ogóle zestaw następujących po sobie historyjek, które wiążą się w jakąś szerszą całość. I też no, wydawałoby się, że może jest to nadmierny formalizm i w wielu sytuacjach prawdopodobnie jest, ale mimo wszystko zachęcam do takiego precyzyjnego ujęcia, chociażby po to, żeby w przyszłości móc jakieś automatyczne mechanizmy tutaj dostosować. No to jak już przykładowo omawiamy ten temat rozpoznawania emocji, no to jedną z rzeczy, którą można robić, to jest na przykład pisać taki dziennik emocji, że ustawiamy sobie budzik w telefonie 3 razy dziennie i jak zadzwoni budzik, to wyjmujemy notatnik i zapisujemy, jak się teraz czuję. Albo są też takie aplikacje i można mieć tutaj pomoc, że mamy listę emocji i zaznaczamy, które emocje z tych na liście, tak, jeżeli mamy nie do końca rozbudowane słownictwo na temat spektrum emocji, no to możemy sobie też wybrać z gotowej listy emocji. No i prowadzenie takiego dziennika emocji, no to jest taka rzecz, która może pomóc nam po prostu. Jest jakby konkretna rzecz, którą możemy robić i potem możemy też długofalowo zastanawiać się, okej, to które metody, czy ta metoda rzeczywiście systematycznie pomaga osiągnąć tą kompetencję, czy nie pomaga. Możemy, jak bardzo pomaga, możemy porównywać różne metody między sobą. No, taki jest cel takiego precyzyjnego rozbicia tego. No dobra. Jak to wygląda w przypadku jakichś takich bardziej hard skills, powiedzmy, jakichś technicznych, ale też taka propozycja, ustawiać budzik 3 razy i tam sobie 5 minut przypomnieć coś? No nie, no ten dziennik emocji no to prawdopodobnie nie, ale no może no różne historyki, na przykład learning story to jest udział w meetupie technicznym, to jest taki learning story na przykład, albo zrobienie kurs na Coursera to jest pewnie learning epic, a powiedzmy jakieś jedno ćwiczenie to jest learning story w ramach tego kursu na Coursera, albo przeczytanie jakiegoś artykułu technicznego to jest learning story. No i potem możemy, jakby, jeżeli to jest nasza specjalizacja, no to oczywiście chcemy robić wszystkie te rzeczy w jakimś zakresie, no ale już możemy mniej więcej porównywać, tak? Jakich efektów spodziewamy się po tych poszczególnych metodach naukowych. A jak mamy kryteria akceptacji, na przykład, nie wiem, co konkretnie chcemy polepszyć, nie tylko ogólną wiedzę, tylko na przykład chcemy poprawić testowalność naszego kodu albo wydajność naszych testów, tak? Mamy jakąś baterię testów, piszemy i one zwykle jak piszemy, no to wychodzą, nie wiem, cała bateria testów dla jakiegoś tam typowego unitu, który tam w tydzień napiszemy, no to jest, powiedzmy, nie wiem, trwa minutę dla ustalenia uwagi, nie? I chcemy zebrać zestaw różnych metod tak, żeby średnio rzecz biorąc tego typu zadanie, to się testowanie mieściło w pół minuty na przykład, nie? To jest takie obserwowalne kryterium kompetencji, a learning story to wtedy mogłoby być właśnie artykuł, mogłoby być dojo, mogłyby być konsultacje z nauczycielem, jakimś ekspertem od testowania. To byłyby takie przykłady na bardziej twarde umiejętności. No dobra, czyli to w tej pierwszej części chciałem wam zaproponować pewien sposób myślenia o kompetencjach i o metodach ich zdobywania, taki bardziej analityczny, tak, że rzeczywiście rozbijamy je na czynniki pierwsze, bardzo precyzyjnie definiujemy poszczególne elementy, dzięki temu możemy lepiej dobierać, lepiej analizować skuteczność i tak dalej. Nawiasem mówiąc, można by pokusić się, jak już mamy takie podejście, to można by pokusić się o taki model kompetencji dla całej dziedziny. I osobiście tutaj już jestem bardziej sceptyczny, że wydaje mi się, że zrobienie takiego bardzo szczegółowego modelu kompetencji dla na przykład bycia dobrym Scrum Masterem albo bycia dobrym programistą, to jest za daleko. Jakby to byłoby zbudowanie takiej jedynego referencyjnego modelu, to byłoby zbyt ograniczające. Także tutaj bardziej rekomenduję, jakby to jest taki mikroskop,
że jak chcemy przeanalizować, na przykład mamy problem z jakimś jednym obszarem, to być może warto tym mikroskopem obejrzeć ten szczegół, ale no nie da się tym mikroskopem na przykład oglądać całych slajdów piksel po pikselu, bo to byłoby zbyt szczegółowe, zbyt ograniczające, więc to jest taka bardzo precyzyjna technika analityczna, ale do zastosowania bardziej kontekstowego niż jakiegoś globalnego. No dobra, i w tej pierwszej części też chciałem, żebyście pamiętali, żeby szukając lepszych wyników, nie szukali tylko nowinek, które są jakieś najciekawsze, najbardziej ekscytujące, tylko też koncentrowali się na fundamentach i w szczególności na systematycznych błędach, które popełniamy. I aktywnie szukali tych obszarów, w których mamy teraz nieświadomą niekompetencję. Tak? Aktywnie patrzyli, co jest jeszcze możliwe na świecie, coś, co w danym momencie może się jeszcze nie mieścić w naszym modelu pojęciowym. No dobra, to powiedzieliśmy dużo, znaczy powiedziałem wam dużo na temat tego, co warto umieć, jak wybierać te kompetencje. No to teraz kilka słów o tym, no dobrze, to jak się tego nauczyć. I tutaj już zostawiamy na boku trochę ten taki formalizm precyzyjny. I tutaj chciałbym wam opowiedzieć o trzech takich systematycznych strategiach, które mi najbardziej pomogły i najbardziej pomogły moim uczniom, osobom, z którymi współpracuję w firmie. I do pewnego stopnia to też nie jest kompletny model, to są bardziej te takie trzy zaskakujące strategie, takie, które może nie są oczywiste, które nie są wystarczająco szeroko rozpowszechnione, jak na mój gust. I teraz pierwsza z tych strategii to jest spostrzeżenie, że tak samo jak w Agile sformułowanie jest, że software development to gra zespołowa, no tak samo w rozwoju. Rozwój to jest gra zespołowa. Tak? Nie próbujcie uczyć się całkiem samemu. Tak? I to jest coś, co no dużo ludzi popełnia ten błąd, tak? Że chce się czegoś nauczyć, to bierze książkę i czyta tą książkę albo robi zadania i ogólnie robi to samemu. No są też takie obszary, w których ja też to robię, ale jak patrzę globalnie na swoją karierę, to najlepszy efekt osiągnąłem, jak uczyłem się w szerszym kontekście z innymi. Tak, jeżeli robimy to samemu, no to dużo tracimy czasu, na przykład właśnie nauczenie się niekoniecznie najważniejszych rzeczy w danym obszarze. Umykają nam ważne założenia, które powodują, że gdybyśmy je wiedzieli od razu, to byśmy dużo, dużo oszczędzili. No i tracimy też wiele okazji na zastosowanie naszych nowych umiejętności, na takie poczucie sensu, tak? No bo też jak robimy, ludzie są zwierzętami stadnymi, jakby w tych interakcjach w pewnym sensie jakby sens życia się buduje, więc też trudno, myślę, że to byłoby błędne założenie, że uczymy się samemu, a potem dopiero wychodzimy do ludzi, żeby zastosować nasze kompetencje, tylko warto te rzeczy przeplatać ze sobą. No i teraz pytanie, no dobrze, no to fajnie, że gra zespołowa, no ale jak to robić? No, jedna propozycja to jest taka, żeby chodzić na takie wydarzenia jak Agile Warsaw, tak? Bardzo dużo w mojej karierze pomogło to, że od wielu lat, no to co najmniej od tego 2011, a jeszcze zanim zacząłem tą firmę, no to już jeszcze pracowałem na etacie w dużej korporacji wcześniej, no to chodziłem na to Agile Warsaw i tutaj też dużo się nauczyłem. Właśnie dużo poznałem obszarów, których wcześniej w ogóle nie byłem świadomy, że istnieją. Tak? Zacząłem chodzić, zacząłem się uczyć i potem stopniowo zacząłem to stosować, ale gdyby nie ta społeczność, no to nie wpadłbym na to, żeby przeczytać książkę o czymś, bo po prostu nie wiedziałem, że w ogóle to istnieje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której ludzie no niechętnie sięgają, to jest zatrudnić po prostu nauczyciela. W takich branżach, jak tutaj pewnie większość z was jest w informatyce, kto jest spoza informatyki szeroko rozumianej? Okej. Tak się złożyło, że ekonomicznie w naszej branży raczej nie ma wielkiego cierpienia. I właściwie każdą kompetencję, którą chcemy pozyskać, nie wiem, trening fizyczny, jakieś umiejętności właśnie interpersonalne, jeżdżenie samochodem, jakby każdą umiejętność, każdy z nas w zasadzie mógłby mieć 5 nauczycieli z różnych obszarów i być może to by dało nam dobre efekty. Natomiast tak się składa, że i też ja osobiście też no nie wykorzystuję tej strategii tak, jakbym mógł, że w zasadzie dużo lepiej wziąć za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze, zatrudnić kogoś, żeby nam chociażby powiedział podstawy, tak właśnie nakreślił nam zakres umiejętności, który w tej dziedzinie może nas interesować. I to jest, jakby jeżeli chcemy, jak na przykład nie wiem, uczymy się jazdy na deskorolce na przykład, no i niespecjalnie nam zależy, żeby, robimy to dla fanu, więc niespecjalnie nam zależy, żeby jakieś super wyniki osiągać,
no to w zasadzie nie ma znaczenia. Jak lubimy sobie jeździć sami, to sobie jeźdźmy sami. Natomiast jeżeli nam zależy na wynikach, to, no to warto na początku wziąć sobie chociażby krótkie konsultacje z jakimś ekspertem. Ale z różnych takich głównie psychologicznych, społecznych powodów, no jest to jest duża bariera. Trudno jest zatrudnić takiego nauczyciela, więc no, warto szukać takich okazji. Tak? Inna systematyczna metoda, która jest być może już wymaga trochę większej inwestycji, ale jest prawdopodobnie najbardziej skuteczna, szczególnie w tych obszarach zawodowych, to jest po prostu znaleźć odpowiedniego pracodawcę, który rzeczywiście jest dobry w tym, znaczy ludzie w tej firmie są dobrzy w tym obszarze, który nas interesuje i po prostu dołączając do nich, robiąc tą pracę, ucząc, obserwując, jak inni to robią, a jeszcze uzyskując wsparcie, taki, nie wiem, mentoring indywidualny albo po prostu normalne wsparcie w ramach zespołu, no w najszybszy sposób właściwie możemy zweryfikować naszą wiedzę i ją poszerzyć, właśnie też zobaczyć, co tak naprawdę ma znaczenie w wynikach, a co jest tylko jakąś teoretyczną podbudową, która może jest przydatna, ale może nie jest krytyczna dla wyników. Tak? Także nawiasem mówiąc, w Nine Lives Data teraz aktywnie rekrutujemy, więc jeżeli ktoś lubi się bardzo uczyć to, i chce dołączyć do takiej firmy, to zapraszam po prezentacji. Tak, inna, dobra, kolejna strategia to jest taka, że okej, no pierwszy punkt, że dołączyć do takich społeczności jak AJ Warsaw, ale też zachęcam wszystkich, żeby pisali, tak, artykuły, blogi, być może wręcz książki. Kto napisał książkę tutaj z obecnych? To najmniej jedna osoba jest, nie? Nie. No dobra, zachęcam, żeby pisać i żeby przemawiać, tak? Wiele osób nie zdaje, jakby nie widzi się, jakby uważa, że no, niektórzy nie lubią, nie chcą, są introwertykami. Ja nawiasem mówiąc też się uważam za introwertyka, ale jednak uważam, że to na tyle wartościowe, że mimo wszystko staram się stawiać w takich sytuacjach. Natomiast to, co mnie najbardziej stresuje, to jest to, że wielu ludzi nie widzi tego jako możliwości, więc ja nie nalegam, żeby każdy to robił, ale zależy mi, żeby każdy wiedział, że jak chce, to może. Tak? Każdy może znaleźć coś ciekawego w swoich doświadczeniach. I czasem nawet jak ktoś nie jest ekspertem, tylko właśnie jest dopiero początkującym, ale już się coś nauczył, to już jest dużo więcej niż większość społeczeństwa, więc to coś już warto się podzielić z innymi i to już będzie wartościowe. A to, że znajdzie się ekspert, dla którego to będzie nic nowego, no to trudno. Ale czasem nawet lepiej uczyć, będąc początkującym, bo ekspert to właśnie ma już dużo tej nieświadomej kompetencji, że on intuicyjnie wie, jak różne rzeczy powinny wyglądać, ale niekoniecznie umie to wyjaśnić. Tak? A perspektywa początkującego dużo lepiej poprowadzi innych początkujących niż ten ekspert czasami. Tak? No, inny obszar szukania z innymi, uczenia się razem z innymi ludźmi, no to są takie rzeczy jak różne szkolenia, wręcz studia. To też. Także to jest pierwsza strategia, szukać, że nie próbować się uczyć samemu, nie próbować brać książki i czytać, znaczy też, ale jeżeli chcemy mieć szybkie efekty, to nie powinniśmy zaniedbywać tej warstwy socjalnej. No dobra, to była jedna strategia. Druga strategia to jest taka, żeby szukać szybkiej weryfikacji tego, co robimy. Tak? Postawić się w takiej sytuacji, żeby dostać wręcz brutalny, to znaczy taki, który nie bierze pod uwagę emocji, taki bardzo konkretny, merytoryczny feedback na temat tego, czy to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy to poprawnie, zgodnie z regułami sztuki, to znaczy dające największe prawdopodobieństwo sukcesu, czy nie. Analizować wyniki, chociaż czasem wyniki też są trochę losowe, a ważne, żeby to maksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu, tak, nie wszystkie metody są w pełni deterministyczne. Także i koncentrować, i jakby wyciągać wnioski z wyników, ale też nie za bardzo się, bo czasem osiągniemy sukces mimo złej metody, bo mieliśmy szczęście, a czasem ponieśliśmy porażkę mimo dobrej metody, więc jakby te patrzeć, starać się znajdywać takie właśnie obserwowane kryteria kompetencji, tak? Jeżeli na przykład mamy tą kompetencję rozpoznawania emocji w innych, poprawnie rozpoznamy emocje w kimś innym, i powiemy na przykład coś, co w międzyczasie też no, jest najbardziej odpowiednie w tej sytuacji, to też nie gwarantuje sukcesu. Tak? Może być, że ta osoba jest w ogóle niepodatna na sukces, ale zastosowaliśmy najlepsze możliwe metody, więc poprawnie wykonaliśmy. Tak, to jest jedna forma weryfikacji. Inna forma weryfikacji to jest taka, która też jest niezbyt rozpowszechniona, to jest prosić o feedback. Tak? Jest
dużo, szczególnie właśnie w tym obszarze umiejętności interpersonalnych, jest dużo takich pytań, no dobrze, to jak dawać feedback? Takich szkoleń dla menadżerów, jak dawać feedback? I to jest do pewnego stopnia, uważam, że to jest postawione na głowę, bo w sytuacji jakby to jest taki jakby nie coaching, tylko zjebcing. Tak? Jak dawać feedback? Szef mówi, no chodź, dam ci feedback. To nie jest najbardziej skuteczne, bo jak my chcemy komuś dać feedback, to już stajemy na straconej pozycji, ponieważ ludzie ogólnie nie chcą dostawać feedbacku, a szczególnie niezamówionego. Więc myślę, że dużo, dużo bardziej wartościowe podejście to jest prosić o feedback. No i tutaj na przykład zdarzyło mi się rozsyłać, jak odchodziłem tam z firmy dwie prace temu i w obecnej firmie też, rozesłać po prostu ankietę na Google Docsach. Jak chętnie byś pracował z Michałem w przyszłości? Jakie były najlepsze, jakby to co zaobserwowałeś, najbardziej satysfakcjonujące interakcje? Jakie były rzeczy, może zasługują na zmianę? I tak się złożyło, że co najmniej w jednej z tych ankiet dostałem naprawdę wartościowy feedback i to, nawiasem mówiąc, od takiego mojego największego wroga w tej firmie. Tak, takiego po prostu najgorszą relację miałem, najbardziej jakby się cieszyłem, że już odchodzę z tej firmy i nie będę musiał z nim się zadawać. I okazało się, że i z wzajemnością, nawiasem mówiąc. Okazało się, że od niego dostałem najbardziej mięsisty, najdłuższy feedback i to był w zasadzie anonimowy formularz, ale on akurat się podpisał. I jakby nie spowodowało to, że się zaczęliśmy lubić, ale już taki emocjonalny cierń ze mnie wyjęło. Uważam to za bardzo wartościowe, że tam przedstawił jakby racjonalnie swój punkt widzenia. No i akurat on jest nie za bardzo kompatybilny z moim. Ja wolę nie współpracować blisko z taką osobą, ale samo to, że on jakby w taki uczciwy, rzetelny sposób przedstawił, jak widzi moje zachowanie, jak zinterpretował, dlaczego ma jakieś zastrzeżenia, to już spowodowało, że już teraz nie budzę się w nosu, mówię, o Boże, jak ja tutaj nienawidzę tego gościa, tylko już to rozbroiło tą bombę. Tak? A w bieżącej pracy tak się złożyło, że jak dość na początku właśnie rozesłałem po pierwszym kwartale, no i dostałem bardzo pozytywny feedback, no i też jakby w zasadzie nic się nie nauczyłem, żeby zmienić zachowanie, ale było to bardzo jakby pomocne w tym sensie, że utwierdziło mnie w przekonaniu, że idę dobrą drogą, że warto się wysilać w ten sposób, w jaki się wysilałem przez pierwszy kawałek. Także to jest strategia szybkiej weryfikacji, to jest prosić o feedback. I myślę, że tutaj ludzie tego, można to wykorzystać dużo bardziej niż większość ludzi widzę, że robi. Warto to robić. Tak? Trzeci aspekt szybkiej weryfikacji to jest próbować nauczyć kogoś. Tak? Najlepszy sposób, żeby siebie nauczyć, to uczyć innych. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie komuś coś wyjaśnić, no to jest większa szansa, że to rozumiemy. Może niekoniecznie gwarancja, ale większa szansa, że to rzeczywiście rozumiemy. A jeżeli nam się wydaje, że coś rozumiemy, ale nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić, no to mamy szybki feedback, że tak naprawdę tego nie rozumiemy. Więc to też ma formę, tak jak wcześniej wspominałem, pisania. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie coś opisać, napisać artykuł, który w jakiś spójny, sensowny sposób wykłada pewien obszar wiedzy, no to mamy weryfikację, że coś na ten temat rozumiemy. A jeżeli mamy trudności ze spisaniem takich wniosków, no to być może są jednak jeszcze jakieś braki w naszej wiedzy. No i też jakby jak dokładnie piszemy, no to widzimy, w którym miejscu mamy problem, możemy bardzo precyzyjnie zidentyfikować, gdzie jest ten brak. To jest bardzo dobra metoda weryfikacji. Tak, no i oczywiście czwarta metoda i to jest może bardziej stosowane, po prostu stosować w życiu, tak? Nauczymy się czegoś zastosować, I jakby mając taką perspektywę analityczną, zaobserwować, tak, jakby co zrobiliśmy, jakie były efekty, no i zinterpretować jakoś, tak, czy to była właściwa droga, czy może następnym razem chcielibyśmy coś innego. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, feedback, tak. Bardzo dużo zwykle ludzie poświęcają na próby nauki bez tego feedbacku i to jest, krótko mówiąc, marnowanie czasu. Na przykład tutaj wspomniałem, że często ludzie czytają i jakby powtarzają na przykład jakiś rozdział albo robią notatki na wykładach, a potem czytają te notatki, albo wręcz przepisują te notatki. Ja na przykład jak byłem na studiach, to po prostu mnóstwo czasu poświęcałem na przepisywanie tych notatek. Miałem takie stosy papierów, potem jakby je przepisywałem na czysto. Miałem drugi stos papierów, a potem jednak coś było tam, to jeszcze raz przepisywałem, no i do pewnego stopnia wręcz się lubowałem taką kaligrafią albo jakimiś ilustracjami kolorowymi, takimi powiedzmy designersko-typograficznymi aspektami. To było przyjemne, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie była to efektywna metoda nauki. Więc tutaj zachęcam szukania szybkiej weryfikacji.
A trzecia strategia, którą chciałem wam zareklamować, to jest zostawianie śladu. Tak? Że to, że się uczymy, jest fajnie, to, że szukamy tej weryfikacji, rzeczywiście wiemy, co się uczymy, rzeczywiście odpowiednio priorytetyzujemy, identyfikujemy braki i je systematycznie usuwamy. Fajnie, to są dobre metody. Natomiast ta trzecia strategia jest, to może nie jest to niezbędne do nauki, wydaje mi się, natomiast to jest taki mnożnik nauki, że czy w ogóle mnożnik kariery. I tutaj też dużo ludzi, szczególnie właśnie w informatyce, gdzie no nie po to poszedłem programować komputery, żeby teraz z ludźmi rozmawiać. Więc powiedzmy, że nie jest to naturalne. Zresztą są systematyczne bariery, żeby taki na przykład perfekcjonizm, tak? Żeby wypluć coś, a potem ktoś to skrytykuje i czy to nie będzie źle świadczyło o mnie. No, są takie obawy. Są to naturalne obawy, też je mam, na przykład szczególnie w tym obszarze trzecim, wideo. No, zdarzyło mi się coś napisać, zdarzyło mi się prezentować, na przykład teraz, ale żeby produkować wideo, żeby sobie nagrywać jakieś filmiki na YouTubie, no to mam tutaj silną barierę przed tym obszarem. I wielu ludzi ma te bariery i dlatego sugeruję, jakby szukać tak jak agile'owe, też jest podejście inkrementalne, że najpierw zaczynamy od czegoś malutkiego, a potem stopniowo na tym budujemy, ale to coś malutkiego to już jest jakby coś dostarczone, tak? To może nie jest jakieś super rozbudowane, nie dotyka wszystkich obszarów, ale jest to już coś konkretnego i teraz też to zahacza mocno o to, co robię w naszej firmie, bo staram się zachęcać ludzi do dzielenia się wiedzą, ale powiedzieć komuś, kto nigdy nie był na konferencji, no to idź teraz po przemawiane konferencji, no to nie jest dobra droga, tak? Ja zanim też się tutaj pojawiłem, no to też robiłem prezentację dla małych. No jakby lata mi zajęło robienie różnych rzeczy, które mi ułatwiały takie wystąpienia. Więc tutaj dla samego siebie, a tutaj też szczególnie jakbyście chcieli pomagać innym ludziom, którzy jeszcze są, powiedzmy, dana osoba, ja na przykład jestem zmotywowany, żeby to robić, no to mam motywację, żeby szukać. Ale jak chcę pomóc innym ludziom, dla których to jest jednak ten poboczny obszar, no to jest jeszcze większy opór. I jeden z sposobów obchodzenia tego oporu to jest zmniejszać jakby barierę wejścia. Dlatego na przykład stworzyłem u nas w firmie taki wewnętrzny serwis news9lifedata.com i tam publikujemy takie notatki, notatki techniczne. To jest taki jeden akapit, problem, dwukropek, dwa zdania na temat problemu. Rozwiązanie, dwukropek, jak rozwiązaliśmy w zespole ten problem. I już jakby robienie takich notatek to jest bardzo, można w 10 minut, jak już się, ponieważ i tak ma się ten problem i trzeba rozwiązać ten problem, to żeby, nie wiem, w czasie przeglądu sprintu, czy po przeglądzie sprintu, czy po retrospekcji takie jednoakapitowe podsumowanie wpisać, no to już jest bardzo mała bariera wejścia. I opublikowanie tego wewnętrznie, to też jest, no trochę jest oporem, bo trzeba całej firmie 70-osobowej się pokazać, ale to już jest lepiej niż publikować na świat. Więc to jest taki sposób na zmniejszenie bariery wejścia. A teraz jak okej, opublikowaliśmy kilka takich notatek i teraz jedna osoba już napisała artykuł pełny na ten temat i to już jest taki artykuł, który już możemy opublikować publicznie. Tak, także to jest jakby niska bariera wejścia, okej. Tutaj jest haczyk w postaci małych, lekkich notatek, które nie ma wielkiego problemu, jeżeli nie są jakoś super odkrywcze, ale czasem z tego wykiełkuje coś większego i to jest jakby to jest taki as designed wynik. Tak samo z prezentacjami. Okej, chcemy przemawiać na konferencjach. To w ogóle reklamuję. Warto przemawiać na konferencjach. Dlaczego warto przemawiać? Z różnych powodów. Jeden to jest taki, że przygotowanie do takiej prezentacji pomaga lepiej sobie ułożyć w głowie. Właśnie w myśl zasady, że najlepszy sposób, żeby siebie nauczyć, to uczyć innych. Także ja opowiadam wam tą prezentację, ale 40% celu to jest taki, żebym sobie utrwalił te rzeczy i potem mógł to stosować w swojej pracy. Czyli ułożyć w swojej głowie. Z drugiej strony przyciągnąć ludzi, którzy są zainteresowani tym samym. Tak? Opowiadam wam, już wy przyszliście, no, bo byliście zainteresowani tym tematem. Być może po prezentacji na piwie porozmawiamy sobie i być może jakieś dowiem się czegoś nowego, czyjąś inną perspektywę, może w przyszłości jakaś współpraca z tego wyniknie. Już jakby szczególnie na tych konferencjach, tak? Możemy pójść na konferencję i możemy zagadać prelegenta na
na korytarzu, ale to jest zupełnie inna rozmowa, jak się idzie na dużą konferencję i zagaduje się prelegenta na korytarzu, który jest jednym z tysiąca uczestników, a zupełnie inaczej, jak się idzie na speaker's dinner i tutaj jest jakiś ekspert w naszej dziedzinie, światowej klasy, gwiazda, a my jesteśmy tak jednym z prelegentów na tej konferencji. To zapewniam was, zupełnie inna rozmowa wtedy jest. Czyli kontakty, no i też jakby świat widzi nas jako eksperta, tak? No i wtedy też może mamy lepsze okazje, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej. Także mocno zachęcam przemawianie na konferencjach. Natomiast oczywiście no, trudno wysłać od Call for Papers, wypełnić na jakąś dużą konferencję i oczekiwać, że od razu się tam wskoczy. Warto zaczynać inkrementalnie. Zaczynać od prezentacji do jakichś, na przykład tylko dla swojego zespołu. Albo druga warstwa, no to mamy, u nas w firmie mamy takie seminaria czwartkowe, czyli takie talki, ale wewnętrznie tylko dla naszej firmy. No to już jest trochę większe, już się trochę lepiej trzeba przygotować, no ale dalej to jest tam z 50 osób, a nie 1000. Nie? A potem można meetupy, tak, mniejsze meetupy, większe meetupy, najlepsze w Warszawie meetupy jak Azure Warsaw, no i w perspektywie konferencje. No dobra, no i tak samo wideo, tak? Tutaj mam mniej doświadczenia, więc nawet nie będę za bardzo się rozwodził. No dobra. Tak, i to jest to, co bym chciał, jakby to... Bardzo mi zależy na tym, tak? Że okej, okay, ktoś może nie chcieć, ale nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że się nie da, że nie może, że to jest nie dla niego, że on nie jest tym typem osoby. Oczywiście trzeba się przygotować, żeby to było wartościowe i ciekawe, ale każdy może, jeżeli chce. Być może stopniowo, być może po wielu miesiącach albo wielu latach, ale każdy może to zrobić. No dobra, to są te dwa pytania, na które chciałem pomóc wam odpowiedzieć. Co warto umieć, żeby stawiać sobie konkretne cele, analizować, jakie kompetencje chcemy zdobyć, analizować, jakby jaki jest spektrum możliwości pozyskiwania tych umiejętności i dobierać te skuteczniejsze metody. I poszerzyć spektrum metod uczenia się, tak? Poszerzyć o to, że szukać zespołu, szukać community, społeczności, która może nas wspierać i z którą możemy się dzielić. Szukać metod weryfikacji wszelkiego typu, żeby mieć jakieś dane, mieć jakiś obiektywny sygnał, który potem możemy analizować, niż tylko wyobrażenie na temat własnej wiedzy. I trzeci, żeby zostawiać trwałe ślady. No dobra. To jest na tyle, jeżeli chodzi o część oficjalną mojej prezentacji. Jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do wypełnienia ankiety, którą można znaleźć na mojej stronie fluidcircle.net/learn, gdzie jest ankieta taka, w której chciałbym się od was dowiedzieć, jakie umiejętności najbardziej wam się przydały w waszym życiu do tej pory, jakie zdobyliście, a także co byście chcieli w przyszłości najbardziej nauczyć, co uważacie za najbardziej wartościowe w przyszłości i jak planujecie się tego nauczyć. Chętnie bym zabrał takie informacje od was. A jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować, podzielić się swoimi przemyśleniami, to zachęcam do kontaktu. Tutaj jest też mój adres e-mail. No w szczególności jakby ktoś bardzo chciał się dużo uczyć, to zapraszam do dołączenia do naszej firmy. Szukamy głównie inżynierów takich C++, Java, Sparka i tego typu rzeczy. No dobra, to dziękuję. Dlaczego akurat te trzy strategie? To były... W jaki sposób je wybrałaś? Subiektywny wybór. To są takie strategie, które wydają mi się, że mają bardzo... To jest jakby ten zasada Pareto, że mają dobry stosunek jakości do ceny i są tak nieoczywiste, w sensie, że wiele razy w życiu widziałem, jak albo ja robiłem ten błąd, a potem przestałem i miałem świetne wyniki, albo widzę, że ludzie zaniedbują te obszary. Więc oczywiście jest wiele innych rzeczy, które można robić i jest ważnych elementów nauki, ale to są takie, które są rzadziej wykładane, że tak powiem. Czyli to jest wynik jakichś takich twoich osobistych badań, można powiedzieć, tak? No, znaczy no nie twierdzę, że ja je wymyśliłem, natomiast selekcja, tak, no jest to moja subiektywna selekcja. No oczywiście jakby te zasady są promowane w wielu miejscach, nie? Opisywane. Mhm. Tak? Skąd te 3 miesiące? Czy te cele kwartalne to właśnie też na podstawie twoich doświadczeń, czy po prostu to się wpasowuje w cele kwartalne, które zazwyczaj? Nie upieram się na to, żeby to były kwartalne. To jest taki dobry domyślna liczba, no bo krócej, no to trudno jakieś znaczne postępy zrobić.
dłużej, to znowu się za bardzo człowiek rozprasza, jakby za dużo się zmieni w ciągu 3 miesięcy. Kwartał to jest taka naturalna granica, ale nie fiksowałbym się na ten kwartał. Jeżeli chcemy krótszy perspektywę albo dłuższą, znaczy w szczególności można mieć na przykład cele kwartalne, roczne i 10-letnie można mieć oddzielnie. Tak. Ale nie ma żadnej magiczności w tym kwartale, to jest tylko dobór taki, co działa dobrze. Ja sobie na przykład rozpisuję kwartalne i mi to dobrze działa, ale nie upieram się. Aha. Jeszcze jakieś pytania? Tak? Michał, dzięki wielkie za prezentację. Do parę na to fajnie myśli. Cieszę się. Co było dla Ciebie najbardziej przydatne? Co było dla Ciebie najbardziej przydatne? Najbardziej przydatne? Obszar główny i obszar wspierający. Fajna sprawa. Cieszę się. To już było warto. Zostawiaj ślady. Tutaj się z niego czerpiesz. Słuchaj, pytanie w skrócie. Twoim zdaniem, po co się rozwijać? A intencja tego pytania, no to jest taka, że to trochę jest przyłożenie takiego pytania, po co, tylko jakby do twojej prezentacji, nie? Ja obserwuję taki trend w ogóle, czy trend, czy takie hasło, nie? W różnych grupach rozwojowych, tak? Czy nie wiem, jakieś książki różne czyta, nie? To jest takie hasło, rozwijaj się. Aha. I też w sobie wiem, że dla mnie najbardziej rozwojowe to mogłoby się nauczyć i nie rozwijać, nie? Więc jakbyś tak miał dokończyć user story, jak zrobić taką prezentację, jako Michał Parkowa chciałem się efektywnie rozwijać, to po to, aby... Miałem sekcję na temat prezentacji, ale uznałem, że to już była zbyt geekowa, więc pominąłem. Moja odpowiedź to jest taka, żeby podnosić sumaryczną jakość życia. Sumaryczna jakość życia, sumaryczna to znaczy jakby całkowana po czasie swojego życia, a także sumowana po wszystkich ludziach, ale no, przyznaję, że ważona najbardziej ja sam, trochę bardziej moi najbliżsi i troszeczkę mniej wszyscy inni na świecie. Ale to jest jakby suma po wszystkich ludziach na świecie. A jakość życia to jest subiektywna jakość życia, czyli jak najwięcej wartości. A definicją wartości to jest to, co ludzie chcą. Nie, no sumaryczna jakość życia, w sensie, że jakby ja chcę, żeby... nie ma jednej definicji, bo niektórzy ludzie inaczej rozkładają akcenty. Natomiast jakby każdy mniej więcej ma wyobrażenie, co to znaczy lepsze życie, a co to znaczy gorsze życie. I ja jakby moim celem jest, żeby wypracować te kompetencje po to, żeby osiągać lepsze wyniki, żeby dostarczyć lepszą jakość życia dla siebie i dla innych osób wokół ciebie. I to jest na przykład kontrast pomiędzy, na przykład wczoraj miałem właśnie taką rozmowę, jak z kimś konsultowałem tą prezentację, no ale ktoś tam lubi się uczyć dla samej nauki. No i to też jest okej, ale wtedy być może te formalizmy są trochę overkillem. A poza tym nawet jak nauka dla samej nauki, to ja bym powiedział, że dla przyjemności i przyjemność to jest ta jakość życia. Więc ja to mam bardzo, bardzo szeroką definicję, więc jakby po co się uczyć? No, w wąskim zakresie na przykład, żeby być skuteczniejszym menadżerem w firmie teraz, tak? A po co? No długofalowo, żeby mieć dostęp do, żeby mieć większą satysfakcję z pracy, żeby moi współpracownicy osiągali lepsze efekty, żeby w przyszłości mieć dostęp do więcej zarabiać, tak? I mieć dostęp do lepszych okazji, tak? Być zaproszonym do współpracy przy ciekawszych projektach. To są na przykład jakieś tam aspekty jakości życia, które biorę pod uwagę, planując jakieś swoje cele. Poczekaj chwilę. Ewa. Przede wszystkim dzięki za podkreślenie, że jakość życia to są elementy adytywne, bo do tej pory miałam doświadczenie, że czasem się znoszą, że nie są adytywne, bo robią przeciwne wektory. Podtrzymując tą strukturę wypowiedzi, to ja wyniosę kryteria akceptacji zastosowane dla tych elementów rozwoju. To było bardzo fajne spojrzenie. Coś, co już umiemy, stosujemy, można sobie też w tym rozwoju, czy moim, czy osób, którym się opiekuję, też. Cieszę się, że to mówisz, bo najbardziej się bałem tego, że to będzie po prostu bardzo totalnie nieprzydatne. Tej intuicji wiem, że to większość, więc ja to na pewno wezmę i użyję. Natomiast moje pytanie odnosi się do dżdżownicy. Nic mnie zaintrygowało, dlatego że Apple w swoim menedżmencie 3.0 pokazuje Celebration Grid, z którego ja wnioskuję coś wręcz przeciwnego. Celebration Grid mówi, że eksperymentujcie jak najwięcej. Eksperyment jest tym elementem, w ramach którego się uczę. Niezależnie od tego, czy odnoszę sukces, czy porażkę, uczę się. Ja to nanoszę na ten twój lewy obszar, czyli na najgorsze błędy. No i tutaj dlaczego? Nie, dlaczego? Nie, ja to widzę, że to są zupełnie jakby inne perspektywy.
Tutaj jest takie, że jakby jest obszar treningu i jest obszar, nie wiem, gry, tak? Jak jesteśmy sportowcem, mamy trening, a potem mamy mecz. I jak jesteśmy na meczu i gramy o mistrzostwo, no to możemy, chcemy raczej lepsze wyniki, tak? A jeżeli mamy mindset eksperyment, to wtedy na przykład błędem byłoby nie zdefiniować oczekiwanych wyników, robiąc eksperyment. To byłby na przykład systematyczny błąd, który eksperymentowanie nam utrudnia. A to, że robimy jakąś ryzyko, że celowo podejmujemy jakieś ryzyko i że istnieje jakieś potencjalne negatywne konsekwencje tego zachowania, to nie jest błąd, to jest nasza świadoma strategia. Tutaj raczej za błąd mam na myśli te rzeczy, które po przemyśleniu uważamy, że nie powinniśmy tak zrobić. Także ja myślę, że to nie jest sprzeczne z eksperymentowaniem. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, eksperyment jako jedna z aktywności, którą świadomie stosujemy, żeby pozyskać jakieś kompetencje, tak? Tak. O, dziękuję. Przepraszam, teraz ty pójdź, tak? Kolejce. Na jednym ze slajdów było coś takiego dotyczące przekonań. Aha. Czyli, że warto te nasze... Debugować swoje przekonania, tak. Debugować swoje przekonania, czyli jak rozumiem pozbywać iluzji. Czy znasz jakieś... takie bardzo, tak, albo czy eksperymentowałeś z tym na poziomie zespołu? Czy bardziej uważasz, że jest tutaj perspektywa osobista? Czy spotkałeś się z tym, że kulturowo na poziomie zespołu to nagle przynosi dużo wartości, bo nie wiem, podnosi zrozumienie? Tak. To jest krótka odpowiedź. Długa odpowiedź jest taka, że celowo tutaj jest debugowanie swoich przekonań, bo debugowanie czyichś przekonań to jest niebezpieczny obszar. I takie analizowanie, że o, on tutaj źle myśli, no to... Szczególnie jeżeli mówimy o tej priorytetyzacji, że to są takie dla początkujących umiejętności, to bym raczej unikał. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie takie coachingowe, szeroko rozumiane, to znaczy, żeby być lustrem dla kogoś i pomaganie kogoś z takiej pozycji, niekoniecznie nauczyciela, to jest taka książka Time to Think, Nancy Klein, i w niej jest coś takiego, co się nazywa incisive questions, to znaczy takie pytania, które możemy zadać swojemu osobie, której chcemy pomóc myśleć w ogólnym sensie. I to są takie pytania, które są zaprojektowane, żeby podważyć limit ograniczające przekonania. Czyli na przykład ja to kiedyś zastosowałem na koleżance, nawiasem mówiąc, z naszego środowiska agile'owego, ale nie powiem której. Ona była wtedy, pracowała w korporacji i w którymś momencie przyszła do mnie i mówiła, ja już nie mogę z tym szefem, jutro idę i przedstawię mu ultimatum, że albo zrobi to i to, albo ja odchodzę. Tak? No i właśnie, ponieważ byłem świeżo po lekturze tej książki, więc udało mi się wznieść na wyżyny coachingu i nie powiedzieć jej wprost, co myślę o tej strategii. No i na przykład jedna rzecz, która jest, no ona tam jakby widać było, że okej, widzę w tobie dużo jakby takiej strachu, że pójdzie, że przedstawi te swoje racje szefowi, a on ją zwolni, tak? I pytanie jest takie, jak byś to rozegrała, gdybyś wiedziała, że nie musisz się bać? Tak, bo na przykład małe prawdopodobieństwo, że cię zwolni, a nawet jak cię zwolni, to znajdziesz dużo lepszą pracę szybko, że tutaj nie ma obawy. Jak byś to rozegrała, gdybyś się nie bała? Bo widziałem, że jakby ona się cała szczęście i że dużym komponentem tych emocji to jest strach. Tak, jedno jest takie pytanie właśnie, jak debugować czyjeś przekonania, tak, jakby to rozegrała, gdyby nie musiała się bać. Albo druga rzecz, że jakby ona to pozycjonowała, że to jest jakby szef uważa coś, ona uważa coś przeciwnego i ona mu ultimatum postawi, żeby on jednak jakby zaakceptował jej podejście. No to drugie, i to jest jakby no takie ograniczające przekonanie jakby ten model, bo skądinąd wiadomo, że jakby poszła do szefa i mu postawiła ultimatum, to nieważne jaka jest treść tego, to za samo ultimatum już wylatuje, tak? Znaczy, nie wiem, ja jakbym był szefem, to bym nie pracował z taką osobą, a tamten szef był jeszcze dużo bardziej srogi niż ja. Drugie pytanie jest takie, no dobrze, jakbyś to rozegrała, gdybyś raczej sobie wyobraziła, że jesteście, że wspólnie rozwiązujecie jakiś wspólny problem, niż że to jest konfrontacja i różnica opinii, tak? No i to jest na przykład takie pytanie, które w taki jakby rzeczywiście wspierający sposób pomaga jej zdebugować ten. Ale to jest, ja bym powiedział, że to jest wyższa szkoła jazdy i to jest bardzo trudne, żeby właśnie nie rzutować swoich przekonań na kogoś, tylko tak sformułować to debugowanie, żeby pomóc komuś uwolnić się, ale nie narzucać swoich, bo nasze też są równie błędne jak ich, tak, a czasem gorsze, szczególnie, że są wyrwane z kontekstu. No więc to jest mój komentarz na temat debugowania przekonań. Uważałbyś, że to jest też rola menedżera, tak, żeby coś takiego robić? Czy jest to możliwe dla menedżera, żeby zastosować? W tej formie, której powiedziałem, tak uwalniająco, że nie narzucając swoich przekonań, tylko tak, jak najbardziej. Znaczy ja akurat nie za bardzo wprost postaci nie miałem okazji, ale tak, to jest, powiedziałbym, że to jest element mojego standardowego sposobu interakcji teraz. Tak.
Trochę, tylko ja mam trochę łatwiejszą sytuację, bo jakby raczej współpracuję z osobami, którzy nie są moimi podwładnymi bezpośrednio, ale myślę, że nawet w tej sytuacji, no jakby trzeba delikatnie, tak, ale myślę, że no, dobra. Tutaj było jakieś pytanie? To... Mówiłeś o tym trybie trójkwartalnym i weryfikacji. Aha. I teraz takie pytanie tylko od ogółu do szczegółu. No takim, jakby co można robić w momencie, kiedy po tych trzech miesiącach, że tak on coś robisz, weryfikujesz i nic, i klops tak naprawdę. I to będzie takie pytanie tylko ogólne. Jedno, drugie, to też takie jakby co ty robisz w takiej sytuacji i czy takie rzeczy się zdarzały, że kładam, czy tak. Słuchałem takiej innej konferencji, która była poświęcona temu, że ludzie narzucają sobie jakieś tam rzeczy, które chcą się nauczyć, które chcą zrobić, to im się nie udaje, co jest naturalne, bo czasami rzeczy się nie udają i wpada się w taki po prostu kołowrotek, gdzie próbujesz coś osiągnąć, gdzieś tam się to nie udaje, więc na chwilę się stopujesz i przestajesz, żeby nabrać powietrze, potem znowu wpadasz w taką trochę panikę, że czegoś się nie uczysz i znowu zaczynasz się nakręcać. Nie wiem, czy rozumiem pytanie. Więc jakby pytanie jest takie, jakby jak ty, może bezpośrednio, swojego jakiegoś doświadczenia radzisz sobie z tymi sytuacjami, kiedy... Jedna rzecz to nawiążę. To będzie trudne wyzwanie. Tutaj zostałem wezwany do powtórzenia pytania. Więc pytanie jest troszkę upraszczając na tyle, na ile zrozumiałem. Jak sobie radzić? Jak okej, postawię sobie te kwartalne cele i spędzę dużo czasu na próbach i jednak się nie udaje. No dobra, więc jedna rzecz, co robię, to jest taka, że tak jak nawiązując tutaj do eksperymentowania i celebration gridu, to jest takie, że zamiast się stresować, że się nie udało, to się świętuje to, że odkryłem 50 sposobów, które są nieskuteczne. No więc to jest jedna rzecz, że nawet jak się nie uda, no to odkryłem dużo sposobów, które dużo jakby nowych materiałów do przemyśleń. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że tak, zdarza mi się zniechęcać i wtedy być może zarzucam ten obszar. No zdarza mi się. Na przykład, no tak, nie, no, czy mam jakiś konkretny przykład, który mi się nie udało? Nie, chyba, nie wiem, w tej chwili nic nie przychodzi do głowy, ale... na pewno jest wiele takich rzeczy, ale po prostu jakby je wypycham z pamięci. I tak, ale przede wszystkim jakby się nie udaje, no to ten, jakby masz już duże pożywki do ten na przykład, ale też pytanie, czy dozebrałeś feedback na przykład, dlaczego się nie udało, tak? No nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie? Mniej więcej. No dobra. Poczekaj, ty i potem ty. Mówiłeś tutaj też o cięciu rzeczy nieprzydatnych. Tak. Nie uczyć rzeczy nieprzydatnych. Czego używasz, jakich w ogóle, no wiadomo, że to jest ciężka sprawa, ale jakich metod używasz do wykrycia, które rzeczy są dla ciebie nieprzydatne? W szczególności chodzi mi o podział na dwie rzeczy. Jak już ich spróbowałeś ich uczyć, aha, i ewentualnie jaki research robisz, żeby stwierdzić, że coś ci jest niepotrzebne, żeby w ogóle nie wchodzić w dany temat? Pytanie do kamery jest takie, powiedziałem, że warto porzucać nieprzydatne umiejętności, nie marnować czasu na nieprzydatne umiejętności, no to jak decydować, które są nieprzydatne? Nie mam żadnej systematycznej metody, stosuję subiektywną ocenę. Znaczy myślę o tym, no i oczywiście jakby stosuję różne heurystyki, sposoby analizy, że na przykład feedback stosuję, że jak ktoś mi powiedział, że powinienem to rozwinąć, albo ktoś powiedział, że ceni to we mnie, to wtedy wiem, że to warto rozwijać. A jak na przykład robię prezentację o uczeniu się i rzeczywiście dostaję dużo pytań, to wiem, że to było wartościowe. A jakbym dostał na przykład informację, że wszyscy by tam dziękuję, do widzenia, to bym miał feedback, że to było nieprzydatne i może niekoniecznie warto rozbijać dalej ten obszar. Czyli przez brak pozytywnych bodźców na przykład wykrywam nieprzydatne obszary. Czyli ja rozumiem, że w tym momencie twoje działanie, zwłaszcza takie na początkowych etapach, jest nastawione na to, żeby możliwie najszybciej dostać feedback, mówiąc o tym, czy dalej w to iść. Tak. Dziękuję. Okej. Okay. Cóż, mam taką sytuację, że mam specjalistę, który jest na dość wysokim poziomie kompetencyjnym, ma jedno dziecko, ma drugie dziecko w drodze i twierdzi, że już nie ma czasu na nic, nie ma się jak uczyć. Mamy specjalistę, ma dziecko w drodze. I drugie dziecko. Dziecko, drugie. I jest to człowiek zmęczony, zajęty. Chcemy go zmotywować.
W jednym z moich zespołów właśnie z soboty na niedzielę się drugie dziecko urodziło, więc mam podobną sytuację. Jak motywować osoby, które nie chcą się uczyć? Tak, znaczy rozwijać dalej. Czy tutaj jakiś... Okej. Okay. Miałem to też w bardziej rozbudowanej prezentacji, ale trochę obciąłem. Pytanie jest takie, jeżeli ktoś jest taki bardzo skoncentrowany na innych rzeczach, na przykład na dzieciach, które mu się właśnie ma albo rodzą i w związku z tym być może go mnie interesuje to, co się dzieje w pracy, jak zmotywować taką osobę? No i generyczna odpowiedź jest taka, żeby kogoś zmotywować, musisz wiedzieć, co już go motywuje. To jest jedna odpowiedź, a druga odpowiedź jest taka, że każde pytanie, jak kogoś zmotywować, to jest jakby inne, przetłumaczyć, jak kogoś manipulować, żeby robił to, co chce i jest w pewnym sensie skazane na niepowodzenie, nie? Że z jednej strony w pewnym zakresie po prostu trzeba zastanowić się, porozmawiać z taką osobą, jak znaleźć jakąś jakby wspólny obszar taki, co jest korzystny dla ciebie i korzystny dla niego i spróbować znaleźć, jakby powiązać to z jakimś na przykład, jak tutaj się bardziej postarasz w pracy, to twoje dzieci będą miały lepsze wychowanie, tak? Bezpieczniejsze utrzymanie na przykład, nie? Ale to oczywiście żartobliwie powiedziałem, ale znaleźć coś, co rzeczywiście też jego, w tej jego sytuacji, w jakiej jest, też jest dla niego ważne, ale no ja akurat nie rozwijam tych metod takich manipulacyjnych, nazwijmy to, więc nie wiem. Jeszcze jakieś pytania? Pani i pan. Ja tylko szybciutko. Czy możesz powtórzyć tytuł książki, którą tak przeczytałeś i tutaj... Time to Think. Czas do myślenia. Nancy Klein. To jest o tym, to jest właśnie o tym, jak tworzyć takie dobre warunki do myślenia. Thinking Environment jest hasło tam używane przez Nancy Klein. Tak, opisuję. Pytanie jest takie, jaką książkę poleciłem wcześniej. Time to Think, Nancy Klein. Pomaga o tym, jak stworzyć dobre warunki, żeby założenie jest takie, że pracujemy z wysokiej klasy specjalistami, jakby, gdyby nie mieli dużo do wniesienia, to byśmy ich nie zatrudniali. Jak już ich zatrudniliśmy, to warto jest stworzyć im warunki, żeby w jak najlepszy sposób myśleli. I na przykład warunki, kiedy sobie nawzajem non-stop przerywamy na spotkaniach, to nie są warunki do optymalnego myślenia. I w związku z tym jakby płacimy dużo za czas tych super osób, a potem wyrzucamy, jakby wyłączamy im mózgi. Tak? To nie jest dobra strategia. Pytanie. Tak. Chcę do tych rozważań dorzucić jeszcze wymiar czasu, bo ja jestem generalnie fanem uczenia się i mógłbym bardzo dużo czasu to poświęcić i obserwuję taki właśnie problem, jak wyważyć tempo nauki w stosunku do innych aktywności. Nie? Czy polecasz na przykład, nie wiem, jakieś tam tempo stabilne, czy interwałowo to robić, czy jak sobie wybiorę gamę rzeczy, które chcę się nauczyć, to rzucić wszystko, nauczyć się tego i wtedy tym zająć, czy robić to stopniowo? Tak, pytanie jest takie, że jeżeli ktoś jest bardzo zmotywowany do nauki, ale pytanie jest, jak nie przesadzić, tak? Jak nie poświęcić za dużo czasu na naukę. No, jakby są takie dwa obszary. Produkcja, production and production capability, tak? Jakby produkcja i przygotowanie do produkcji, albo gra i trening, tak? I myślę, że nie ma uniwersalnego szablonu. No, trzeba po prostu indywidualnie ocenić. No, ogólnie na przykład moja strategia jest taka, że w moim głównym obszarze to ja mam taką jakby silną potrzebę, żeby wchłaniać jak najwięcej ciekawych informacji. I w związku z tym w moim głównym obszarze to jakby każdą wolną chwilę poświęcam na to, otwieram sobie telefon, patrzę na Twitterze, jakie tam nowe rzeczy wśród ludzi, których śledzę w moim głównym obszarze. A w pomocniczych obszarach no to mocno selekcjonuję, że jak widzę, że jest problem, no to staram się rozwiązać ten problem, a jak już doprowadzę ten problem do sytuacji tolerowalnej, to, no to odpuszczam. Tak? Więc to tylko tyle mogę podpowiedzieć tak ogólnie. Dziękuję za wszystkie świetne pytania.